Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Czego Jezus uczył o pokorze? Zobacz Mateusza, rozdział 20, werset 25-28. W przeprowadzonej w 1995 roku w ankiecie zapytano wybraną grupę sportowców, czy skorzystałbyś ze środka, który mógłby ci zapewnić zdobycie złotego medalu olimpijskiego, ale jednocześnie pozostawiłby ci jedynie 5 lat życia. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała twierdząco. Stanowi to bardzo adekwatny komentarz do powszechnego pragnienia sławy i władzy, jakie przejawia się we współczesnym społeczeństwie. Znaleźć się oko w oko z kamerą, być podziwiany przez miliony, oto marzenia człowieka XXI wieku. Gdy tracimy czujność, ten sam duch przenika do Kościoła. Pragnienie władzy nad innymi, górowania i pierwszeństwa nie znika z upływem lat. Przestudiuj poniższe wersety w kontekście dążenia do tego, by być na szczycie. Mateusza 18:1-6. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebieskim? A on, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morzu. Mateusza 20, werset 25-28. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie jest tak, nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mateusza, rozdział 23, 1. Od 5-12. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle ślad swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteśmy braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Pierwszy Piotra, rozdział 5, werset 1-4. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście czodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz z ochoty, bo po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem.
nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla czody. A gdy się objawi arcykapłan, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Przełomowe wydarzenia w historii nierzadko sprawiały, że dumni dyktatorzy stawali się pozbawionymi środków do życia uchodźcami albo więźniami zmuszonymi słuchać poleceń trzeciorzędnych strażników więziennych. Zdarzały się też chwile, gdy monarcha na pewien czas opuszczał tron, by dzielić los marginalizowanych członków społeczeństwa. Jednak te wszystkie przypadki razem wzięte, wymuszone czy dobrowolne, bledną w porównaniu z ogromem uniżenia Chrystusa. On był w postaci Bożej, a zatem jest Bogiem Wszechświata. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Filipian, rozdział 2, werset 7. Jeszcze bardziej się uniżając, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Filipian, rozdział 2, werset 8. W świetle zdumiewającego uniżenia i ofiarowania Syna Bożego, wszelkie formy wywyższania się jawią się jako szczególne haniebnie. W jaki sposób możemy się uszczec z tego postępnego i bardzo niebezpiecznego zwiedzenia? Dziękuję.